Popsuła się nasza 11-letnia mata do tańczenia. Znaczy ta jest dobra. Tam mam rozkręconą tą, która się zepsuła, bo próbuję ją naprawić. Okazało się, że tutaj takie są elementy, które były przyczepione tylko taką gumką. Teraz muszę to wszystko wyczyścić i połączyć na nowo. Zobaczymy, czy będzie działać, bo wydaje mi się, że po prostu to się poluzowało. Także będę informował, czy udało mi się to naprawić. Niestety nie jest tutaj nic takiego, że można to zapiąć, jakoś przylutować z powrotem, tylko po prostu to była mata, która się trzymała na takiej gumce. Tak jak tutaj z tej strony, z prawej strony się to dobrze trzyma i ta prawa strona dobrze działa, całej maty. Natomiast lewa nam przestała działać i tutaj, jak widzę, to jest bardzo już brudne pod tym wszystkim, muszę to przeczyścić. Spróbuję to połączyć i zobaczymy, czy będzie działać. Marta mi dała jakiś cleaner, zobaczymy, czy to będzie działać, bo ja niestety nie mam nic do elektroniki. Więc spróbujemy sobie to namoczyć i zobaczymy, czy to w ogóle zejdzie. Czy tą gumę to rozpuści. Ten klej właściwie, który tutaj był. Tak widzę, że tak słabo to schodzi. Nie mogę tego jakoś drapać, bo nie chcę tego popsuć. Okej, mata naprawiona. Sprawdzałem, już działa, więc jeśli komuś by się tak zepsuło, że nie działałyby któreś przyciski, prawo, lewo albo którekolwiek, to tak jak pokazywałem, tam są takie paski, które trzeba przeczyścić, przykleić na nowo i wszystko śmiga. Tak więc dzisiaj będziemy znowu sobie mogli poćwiczyć w sposób właśnie taki taneczny. Krzyś naprawił maty, więc zabieramy się za trening. Dzisiaj będzie wcześniej, Mikołaj prawie śpi, więc sobie potańczymy. Mam nadzieję, że te 40 minut jeszcze pośpi. I dzisiaj chcę zrobić coś takiego, że nagramy sobie, jak tańczymy teraz i czy na przykład za miesiąc będziemy tańczyć lepiej. Wiecie, że tak... Będziemy więcej trafiać, nie kotuś? W punkt. Także lecimy i warto jest znaleźć jakąś taką aktywność, która sprawia Wam przyjemność, a nie, że się męczycie. I w naszym przypadku właśnie te maty tak się sprawdzają, bo jak ja mam ćwiczyć po prostu z jakimś tam trenerem na YouTubie, to powiem Wam, że ledwo zaczynam, a ja już czekam, kiedy będzie koniec. I tak wygląda mój trening, że i tak nie robię go na 100%, bo po prostu się nudzę i jest mi nudno, a tak przynajmniej się ubawię i uśmiechę i utańczę i uruszam i w ogóle wszystko super. Także Krzyś nalewa wodę i lecimy z tym koksem. Zobacz to? Tak. Może mi lepiej idzie teraz. Mi też. Słuchajcie, to trzeba nagrać, bo nasze miny będą ekstremalne. Trzeci raz to robimy i po prostu za każdym razem mamy to samo. I w tym samym momencie, tylko zobaczcie sami. Odpalaj. To jest puch. To jeszcze jest spoko. No to mam 195, a ty? Krzyś pojechał do paczkomatu, my zostaliśmy z Mikołajem i będziemy chyba coś ciekawego jeść. Jeszcze nie. Jeszcze nie. To skoro Krzysiowi udało się ogarnąć wszystko i pojechał, to my się z Mikołajem chyba zabierzemy za coś do jedzenia. Słuchajcie, była sprawa... No tak, tak, o tak. Musi wycałować Mikołaja. Dobrze, dobrze. Ojejku, Alitka przyszła? Twoja Lialita?
wrócę do tego, co chcę właściwie powiedzieć. Krzyś pojechał po paczkę, bo udało mi się kupić pewną rzecz, ale to dodam film na Enjoymencie, na którym ostatnio był... czekajcie... no, musicie nadrabiać. Po prostu, jednym słowem, ja jestem trochę dzisiaj zmęczona. Mikołaj nam dzisiaj wstał o 4 rano. W ogóle bardzo dużo z was pyta, jak Mikołaj śpi w nocy. O no. I generalnie śpi nam bardzo dobrze. Słuchajcie, zasypia gdzieś tak koło godziny 9. O 8 idziemy się kąpać, no to tam mleczko, trochę... Czasami zasypia o 9:30, czasami zasypia właściwie 7:50, a czasami o 9:30, w zależności jak tam mu się fajnie bawi, nie? I zazwyczaj śpi do 5:30, 6:00, 6:30, czasami nawet 7:00 rano. Ale ma ostatnio taki czas, że budzi się o 4:00 rano. Tak, no i co to takie śmieszki tu? O 4:00 rano i właśnie dzisiaj był taki dzień i niby żeśmy potem poszli jeszcze spać, ale jakoś jestem taka... jak to się mówi, ciulnięta troszeczkę? Że szok, więc nie wiem, co się dzieje. Niemniej, nasz syn jest super. Jesteś super. Tak. No, dajcie znać, jak u was dzieciaki śpią. W sumie światło mam dobre, siedzi mi się całkiem fajnie, więc poruszymy tutaj tematy odnośnie spania w nocy i karmienia w nocy, bo dostawałam o to bardzo wiele pytań. Nie chciałam się wypowiadać, gdy temat był bardzo, że tak powiem, burzliwy w tych pierwszych miesiącach życia Mikołaja, ale teraz, gdy już to spanie całkowicie jest inne i przesypianie takiego 5-miesięcznego bubasa przez całą noc jest już pożądane, to mogę się wypowiedzieć odnośnie wybudzania dziecka co tam 2 godziny, czy tam karmienia co 2 godziny. Powiem wam, że może jestem matką roku, albo nie jestem matką roku, natomiast my z Krzyżem od razu stwierdziliśmy, że wybudzać go nie będziemy na karmienie, absolutnie. Mikołaj sam nam mówi, kiedy, znaczy mówi, może nie mówi, ale oznajmia, kiedy jest głodny. I tak było od samego początku. Ja go absolutnie nie wybudzałam i Mikołaj przesypiał nam właściwie całe noce gdzieś po 2 miesiącu. Na początku budził się, jak kładliśmy go spać, tak gdzieś koło tej 8:00, budził się o 11:00, potem o 2:00 w nocy, potem o 4:00, no i potem rano. Albo o 11:00, 3:00, 6:00, no i potem znowu drzemka ranna. Natomiast teraz przesypia już całą noc. Uważam naszą decyzję za słuszną. Byliśmy zadowoleni pomimo wielu cudownych rad, że wiecie, że absolutnie nie wolno tak dziecka robić, bo go zagłodzę i coś tam i coś tam. No gdyby on był głodny, to się po prostu budził. A tak to on jest śpioch po mamie chyba, nie? I się wysypiał. Także ja zawsze mówię, że każda z was musi obrać własną drogę. Mi też gadały i położne, i ktoś tam, że mam wybudzać dziecko i tak dalej, i tak dalej. No koleżanki na przykład wybudzały dziecko i potem dziecko wpadło w taki rytm wybudzania i czy się mu chciało jeść, czy nie chciało się jeść, to się wybudzało w nocy. Natomiast nasz Mikołaj odpukać śpi dobrze, mamy już za chwilę 5 miesięcy i wszystko sprawdza się bardzo dobrze, także pytałyście mnie o to, stwierdziłam, że wypowiem się teraz, nie wypowiadałam się wcześniej, bo po prostu nie wiedziałam, jak to się będzie sprawdzać. Sprawdza się wzorowo i jesteśmy zadowoleni, Miki też. My jesteśmy wyspani, no dzisiaj trochę wcześniej wstaliśmy, ale to i tak nie jest budzenie się co godzinę w nocy. My jesteśmy wyspani, Mikołaj jest wyspany, szczęśliwy i zadowolony, także myśmy wybrali taką drogę, którą nam było po prostu najwygodniej. No, ja zawsze mówię, czy bylibyście szczęśliwi, jakby ktoś was w środku nocy budził i robił tak: ej, wstawaj, zjesz zupę? Ale wstawaj, zjedz zupę! No ja bym z zupy nie zjadła. A kolejna rzecz, czy dajemy mu picie, jakieś herbatki, coś tam, coś tam. Mikołaj pije tylko wodę. Nie dajemy mu żadnych herbatek, żadnych takich, wiecie, tych granulowanych. Jakoś nie chciałam wprowadzać takich słodkich herbat, bo bałam się, że mi go odrzuci od wody. Wiecie, jak on poczuje taki smak soczków i tego typu rzeczy, gdzie nie ukrywam, z chęcią bym mu to dała, bo wiem, że to jest dobre i mi samej smakuje. Natomiast wolę, żeby jak najdłużej i jak najbardziej przyzwyczaił się do wody i lubił tą wodę pić. Obserwuje mnie. W ogóle Mikołaj uwielbia, jak sobie tak gadam, nie? Siedzę, gadam, a on patrzy jak malowany obrazek. Muszę dalej okąpać. Dalenie, chodź tu. Chodź się pokaż, moja psiuszo. Słuchajcie, musimy się okąpać, Daleniusz, i musimy poobcinać karkuru.
bo masz takie długie pazury, że normalnie skacze z łóżka i mi Mikołaja budzi. Bo ona, to jest taki trochę złośliwy psiusz, ty wiesz, że jesteś trochę złośliwym psiuszem. I jak ona czegoś nie dostaje, co bardzo chce, to chodzi i tupie tymi pazurami. Ale to tak tupie, że taki mały pies potrafi tak tupać, że ona potrafi nas w nocy obudzić i tak dalej, że na przykład chce sikać, nie? To będzie tupać, ale nie, że po nas, tylko po prostu tak stuka tymi pazurami, głośno. No nie? Także dzisiaj czeka nas obcinanie pazurów, już się boję, nie cierpię tego, a jednak muszę to robić. Aha, i jeszcze wspomniałam, że będziemy Mikołajowi dawać coś do jedzenia. Pytaliście, jak z rozszerzaniem diety. No już sporo smaków Mikołaj spróbował, także nie będziemy wam tutaj mówić pierwszy słoiczek, coś tam. Dzisiaj będzie jadł pierwszego kurczaka. Tak bym mu chciała dać, bo jest jakaś tam potrawka z kurczakiem, a że Mikołaj już spróbował chyba z 7 różnych, 8 różnych smaków i jest chęcią, no to stwierdziłam, że dzisiaj może jakieś mięsko by wpadło. A jeżeli byście mieli jakieś pytania odnośnie rozszerzenia diety, jak to wyglądało u nas, absolutnie nie mam zamiaru was uczyć, bo sama jestem świeżak w tym temacie. Wydaje mi się, że jest tyle osób, które mówią, jak rozszerzać dietę. Chociaż powiem wam, że nikogo, niczego nie czytałam i nie słuchałam, robiłam to absolutnie na czuja, no nie? Tak jak mi się wydawało. Więc jeżeli chcecie znać, jak to u nas wyglądało, to dajcie znać w komentarzu, a jeżeli macie jakieś pytania, jak to u nas wyglądało, to dajcie znać w komentarzu. Tak jak mówię, ja nikogo pouczała nie będę, ja mogę się tylko podzielić naszym doświadczeniem, bo totalnie mi nie chodzi o to, żeby wam dawać jakieś dobre rady, jak wy macie rozszerzać dietę u dziecka. Daleka jestem od tego, ja wam morałów nie będę kładła do głowy. Musimy zmienić światło w kuchni, bo mamy takie wory pod oczami, w ogóle wyglądamy jak zombiaki. Kurde, nie umiem spierać marchewki, słuchajcie, z bodziaków. Z pieluchy, czy z czegokolwiek marchewki, dla mnie graniczy z cudem. Dajcie swoje patenty, bo jakie macie na marchewkę, bo dla mnie to jest zabójstwo dla danego ubranka, czy tam pieluchy. To już jest dla mnie na straty spisane. Ja wam pokażę, bo ktoś mi nie uwierzy, nie uwierzyłby mi ktoś, ile ja mam odplamiaczy, słuchajcie. Mydło galasowe w sprayu. Odplamiacz w kulce, odplamiacz precyzyjny, oksi, odplamiacz do tkanin, wybielacz do tkanin, także powiem wam, wszystkiego próbowałam, nic nie działa. Nic nie działa, marchewka to zabójstwo. Na moje umiejętności marchewka jest po prostu nie do pokonania, to marchewka pokonała mnie. Także jeżeli macie jakieś inne sposoby oprócz wyrzucenia danego bodziaka bądź przepisania danej pieluchy na siery, to dajcie znać, chętnie wypróbuję. Tylko błagam, jakieś takie, już nie chcę kupować więcej odplamiaczy, nie? Ja już mam sklep z odplamiaczami, mogłabym otworzyć. O, nawet widzicie ten smoczek? Też jest od marchewki, nie? Tutaj też mnie pokonało. Najlepsze, że pokonało nawet zmywarkę i kostki do zmywarki, więc o czym my będziemy rozmawiać? Z racji, że teraz Mikołaj je jeszcze dodatkowe rzeczy, je kaszki i tak dalej, to ta woda jest mimo wszystko potrzebna, bo pewnie mu się chce pić. Ile mu daje tej wody? No różnie, w zależności ile chce wypić, no nie? No to ta woda jest fajnym takim uzupełnieniem wszystkiego, nie? Natomiast teraz damy mu łyżeczkę kurczaka. Spróbujemy. Bo mam marchewkę, ale wiecie, ma ładnego bodziaka, nie chcę mu go zepsuć. A wiem, że już go nie odpiora, to jest taki, wiecie, bodziak do lekarza, tylko tata go ubrał. Sorry, też mam takie ubrania. Są takie ubranka, które są takie już sprane, badziewniejsze, że tak powiem, no to tak, wiecie, tam do jedzenia i tak dalej, to się idealnie sprawdzą. Natomiast są takie ubranka, które po prostu, żeby było kulturalnie gdzie wyjść, nie Mikołaj? Dobra, podgrzewamy i mamy takie coś dzisiaj. Danie mięsne z kurczaka. I co my mamy w środku tutaj? Sposób przygotowania. O, to chyba nie będzie tak. Pół słoiczka dodane do puree warzywnego lub warzywno-ziemniaczanego stanowi pełnowartościowy posiłek. Część lub cały otwarty słoiczek podgrzać w kąpieli wodnej lub kuchence mikrofalowej. Ja podgrzewam w kuchence mikrofalowej, słuchajcie, na 600 W i 10 sekund wystarcza, żeby dany posiłek był ciepły. No wiadomo, że tego Mikołajowi dużo nie daje, bo powolutku to wszystko robimy. Zabieramy się za Amciu. Zobaczymy, jaka będzie twoja reakcja na kurczaczka. Próbujemy, chodź.
I buziak. Otwieraj. Jak? Dobre, kurczak, spoko. Proszę, to otwórz buźkę. No tak. Ty jesteś chłopak, to kurczak jest spoko, nie? Pięknie. Super. Powiem wam, że on bardzo szybko tak zaczął otwierać buźkę do jedzenia. Myśmy mu od początku witaminę D dawali na łyżeczce, bo ja się bałam wyciskać z tych takich małych drażetek i zawsze zostawał na łyżeczce i może to spowodowało, że on już tak otwiera buźkę do łyżeczki. Tutaj masz rączkę, wyciąg sobie. Proszę. No dobra, to trzymaj sobie tam rączkę, przynajmniej z jedną się tylko. Pyszne? Pyszne, pyszne, pyszne? O ja! Mikołaj w ogóle zdecydowanie bardziej woli warzywa niż owoce. Jakoś chętniej wsuwa. Jak mu daliśmy jabłko, czy tam jabłko z morelą, czy banana, na banana to się tak krzywił, a myślałam, że to najbardziej będzie, wiecie, chętnie wsuwał, a tymczasem dynia mu niesamowicie przypadła do gustu, natomiast jabłko, banan, morela średnio. O, pięknie. Powiem wam, że wybieram te słoiczki ze względu na to, że ja takiej konsystencji to w życiu nie uzyskam. Nie wiem, ile bym musiała to ciąć, przecierać, miażdżyć, miksować. To tak gładkiej konsystencji nie wiem, kiedy bym ją dostała. Zresztą ja wiem, że te produkty są dobrze pasteryzowane i tak dalej, te w słoiczkach. I jestem przekonana, że tutaj wszystko jest dobrze zrobione, bo ktoś, kto to robi, się na tym zna. Natomiast ja się na tym nie znam i takiemu maluchowi nie chcę podawać, wiecie, tak metodą prób i błędów, bo metodą prób i błędów to sobie mogę coś robić, ale nie Mikołajowi, bo bym sobie chyba nie darowała, jakby go brzuch bolał, bo na przykład źle ugotowała marchewkę. Potem na pewno będziemy tak robić, jak już będzie starszy, no to wiadomo, że będzie się mu gotować. Natomiast przy tym rozszerzaniu diety to nie chciałam kombinować. No to super, że się świetnie bawisz, Mikołaj. Mikuś. Buźka. No. Pięknie.